Cześć! Dzisiaj czas na kolejny odcinek Spotta FIFA Ultimate Team, w którym omówimy sobie wszelkie tryby gry. Zacznijmy może od najbardziej znanego trybu gry, sezonów online i offline. W tym pierwszym mierzymy się z losowymi graczami z całego świata, a w tym drugim z różnymi drużynami dostępnymi offline w FIFA. W każdym sezonie rozgrywamy 10 meczów lub mniej, jeżeli wcześniej zdobędziemy mistrzostwo. Za mecze oraz ukończone sezony dostajemy monety. Te za sezon otrzymujemy w zależności od osiągnięć. W sezonach mamy 10 lig i zawsze zaczynamy od tej najniższej, 10. Potem w razie awansów i mistrzostw przechodzimy coraz wyżej i wyżej. Chyba że po drodze zaliczymy spadek, bo takowy też jest możliwy. Drugim popularnym trybem FUT są mistrzostwa FUT, często określane jako FUT Champions. Żeby dostać się do głównej fazy tego turnieju, czyli ligi weekendowej, musimy przejść eliminację, w których trzeba rozegrać 4 mecze i wszystkie wygrać, by się zakwalifikować. Mamy na to 10 prób. Gdy już wygramy kwalifikację, to potem w weekend, to jest od godziny 8 w piątek do 8 w poniedziałek, możemy rozegrać maksymalnie 40 meczów. Im więcej ich wygramy, tym lepszą otrzymamy rangę. Po lidze weekendowej w czwartek otrzymujemy w zależności od rangi nagrody. Jeżeli będziemy mieli brąz rangę, to te nagrody będą niższe niż w wypadku Golda, proste. Dodatkowo, jeżeli dostaniemy rangę Gold 3 albo lepszą, bądź awansujemy albo utrzymamy się w pierwszej lidze, będziemy automatycznie zakwalifikowani do następnej ligi weekendowej. Kolejnym trybem jest turniej, online bądź offline. W takim turnieju rozgrywa się maksymalnie 4 mecze. Jeżeli wygramy taki turniej, otrzymujemy główną nagrodę. Trochę monet, paczkę lub kartę. Jeżeli chcemy wziąć udział w turnieju, to najczęściej nasz skład musi spełnić jakieś wymagania, np. maksymalną ilość zawodników z danej narodowości. Bardzo chętnie używanym trybem gry jest draft, dodany w FUT 16. Za udział w tym trybie trzeba zapłacić 15 tysięcy monet lub 300 FIFA points. Gdy już wejdziemy do tego trybu, to najpierw musimy wybrać formację oraz zawodników. Zawsze musimy wybrać jednego z 5, którzy się nam wylosują. Po wybraniu składu rozgrywamy maksymalnie 4 spotkania, jak w trybie turnieju. Po przegraniu któregoś z meczów albo wygrania 4 z rzędu otrzymujemy nagrody, paczki lub dość rzadko monety. Im zajdziemy dalej, tym lepsza będzie nagroda. W FUT można też rozegrać szybki mecz online, sezony meczów towarzyskich ze znajomym, pocisnąć jakąś drużynę tygodnia, zagrać mecz z zespołem znajomego sterowanym przez, uwaga, komputer. I tyle z tego dobrego w zasadzie. To tyle na dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia w następnym materiale.